Witam, ponieważ w ostatnim update'cie zostały zmienione statystyki naszego wilka, dzisiaj postanowiłem nagrać nowe ustawienia najlepszych buildów dla niego. Po zmianie podstawową statystyką dla wilkołaka nadal jest int, gdyż działa na karmazynową duszę wilka, która znacznie zwiększa nasz atak. Inteligencja działa jednak tylko i wyłącznie na podaną wcześniej umiejętność. Główną statystyką bezpośrednio dla wilka nie jest już siła, lecz zręczność, ponieważ to ona najbardziej zwiększa damage naszych skilli ofensywnych. Dodatkowo zręczność dodaje nam uniki, które zwiększają naszą defensywę. Kolejna statystyka, jaką wybieramy, jest zależna od tego, jaki build chcemy zbudować. Czy pod zadawanie obrażeń, czy pod dłuższe stanie. Jeżeli pod atak, to kolejną naszą statystyką powinna być siła, której jednak wpływ na obrażenia naszej postaci został bardzo zmniejszony, ale wpływa na obrażenie umiejętności. Jeżeli natomiast mamy problemy z ustaniem, powinniśmy wybrać witalność, która po ostatnim update'cie również nieznacznie zwiększa damage skilli oraz dodaje nam punkty życia. Dla postaci niskolevelowych do 55 poziomu na początku powinniśmy wybrać, jak chcemy ją zbudować. Czy umiejętności dodamy do indygowej duszy wilka, karmazynowej duszy wilka i wilczego skoku, robiąc postaci kopię Bodego? Czy zrobimy moim zdaniem najlepszy build pod damage, karmazynową duszę wilka, wilczy skok oraz wilczy oddech? Czy po prostu skończymy na 35 i zostawimy tylko indygową duszę wilka i karmazynową duszę wilka, skupiając się tylko na hitach? Gdy wybieramy jeden z dwóch pierwszych, statystyki powinniśmy rozdawać w kolejności wszystko do inta, reszta do zręczności. Jeżeli jednak ostatni build z 35 levelem, na przykład pod dropka, to należałoby statystyki rozdawać w sposób wszystko do inta, reszta do wita lub zręczności, wedle uznania. Siła nie zwiększa hitów wilka, tylko zręczność i witalność. Zręczność nieco więcej. Pamiętajmy jednak, że wsiadając na wierzchowca, nasza zręczność i siła będą na takim samym poziomie, czy dodamy te ostatnie punkty w te statystyki, czy nie. Bo wierzchowiec wyrównuje je w tym przypadku do tego samego poziomu, bez względu na to, w co dodamy te kilkanaście ostatnich punktów. To by było już na tyle dzisiaj i jak zwykle zapraszam do śledzenia nowości na moim kanale.